startuje w wyścigu kolarskim amatorów Via Dolny Śląsk. Prawie 1500 zarejestrowanych uczestników. To było Grand Prix Doliny Baryczy 13 czerwca. W małym miasteczku Żmigród, 50 km od Wrocławia. Po starcie jechaliśmy w peletonie tych 200 osób. Prędkość była dosyć duża, bo średnia mi przez kilkanaście kilometrów wyszła około 45 km na godzinę, czego się nie spodziewałem, ale po pierwszej kraksie niestety peleton odjechał. Ja dlatego odjechał, że trzymałem się raczej z tyłu, bo dla mnie ta prędkość była jednak bardzo duża, gdzie pojedyncza osoba jeżdżąca na rowerze amatorsko, no rzadko przez kilkanaście kilometrów jest w stanie utrzymać taką prędkość, więc raczej dla mnie to było rzadkie zdarzenie. Peloton bardzo trudno dogonić, dlatego zaczekałem na drugą grupę, właściwie druga grupa dogoniła mnie, która startowała kilka minut po naszej grupie. I tutaj się okazało, na jednym z wąskich zakrętów druga kraksa. No, po drugiej kraksie znowu peleton odjechał i niestety nawet jak staraliśmy się gonić go w dwie czy trzy osoby, to nie było żadnych szans dojść. Jechałem z reguły na zmianę z jednym czy z dwoma zawodnikami albo samemu. Tu jest pierwsze koło. Dlatego, że dla dystansu pro, w którym ja uczestniczyłem, były trzy kółka po 36 km, w sumie 108 km do przejechania. Później większość czasu jechałem sam, dołączałem się do mniejszych czy większych grupek, ale to wszystko było raczej z doskoku. I tak dosyć dobra mi wyszła średnia, bo to był dosyć płaski teren, także samotna jazda w granicach 35-30 km na godzinę, zależy czy z wiatrem lekkim, czy pod wiatr lekki. No z peletonem no, to było 10 km więcej. Dojeżdżam do mety i tutaj mój GoPro no, nie wytrzymał tych wszystkich dziur i trochę mi przed samą metą na kostce wypadł, co mnie troszkę zdenerwowało.